Siemaneczko, cześć, witajcie na kanale RRRPS. Dzisiaj chciałbym wam opowiedzieć o mojej jaszczurce w rasie madagaskarskiej i zresztą widzicie ją chyba, jeśli patrzycie uważnie, to możecie ją zobaczyć w ekranie. No dobrze, więc po pierwsze i chyba najważniejsze jest wielkość terrarium. Na stronie terrarium.pl, czyli u najpopularniejszej stronie terrarystycznej, mówią, że wystarczająco wielkością terrarium jest 40x40x60, ale ja sądzę, że lepszym wyborem będzie jednak 45x45x60. Na początku podaję szerokość, potem głębokość i na końcu wysokość, albo tak, na początku szerokość, głębokość, wysokość, tak, tylko mówię. No, dla dwóch jaszczurek to będzie 50x50x70. Wielkość terrarium mamy już za sobą, to teraz świetlenie. Jaszczurka potrzebuje światła UVB, 13 W żarówki oraz słabej lampy grzewczej. Tutaj chyba 25 W, ale nie jestem pewien, bo nie mogę nigdzie znaleźć pudełka, chyba je wyrzuciłem niestety i no jakby nie jestem pewien, więc się nie sugerujcie. Zapytajcie się najlepiej jakiegoś hodowcy, jeśli się zdecydujecie na kupno jaszczurki. Kolejną rzeczą jest właśnie, w sumie w każdym razie powinno to wynosić 25 do 28 stopni Celsjusza, miejscowo 30. Sorry, że tak się plączę, ale po raz pierwszy czytam tekst, więc czasami go gubię. Bo napisałem sobie scenariusz w ogóle tego odcinka. Ważne jest również, żeby obie żarówki zabezpieczyć przed dotknięciem przez jaszczurkę i tym samym poprzez poparzeniem się. Jaszczurka się poparzy, jak dotknie jaszczurki, to jest ważne. Pamiętajcie, że jaszczurka może wysoko skakać. Najlepszym rozwiązaniem będzie otoczenie żarówki małą kratą, kratką lub postawienie jej na wentylacji. Ja mam żarówkę postawioną na wentylacji. Możecie to zobaczyć, jest taka mała kratka i ja na tym mam postawione obie żarówki. To pewnie widzicie w kadrze. No więc... O ile ta wentylacja jest pozwala, to właśnie będzie. Kolejną rzeczą jest pryskanie terrarium. I w terrarium jaszczurka powinna mieć terrarium 70% wilgotności, czyli jedną kwitę pryskanie dziennie powinno wystarczyć. Plus moja jaszczurka nie pije wody z miski, tylko zlizuje ją ze ścianek terrarium, więc no, więc to jest jakby wasze, no to jakby z moich doświadczeń ja jej w ogóle no miski do terrarium nie wkładam, a przez pierwszy tydzień nie umiała i w ogóle z niej nie korzystała. Ostatnią częścią terrarium jest wystrój w rysunku madagaskarskim, był bardzo płaskie powierzchnie, więc zamiast tuby korkowej czy korzenia sprawdzi się tu lepiej na przykład bambus, który jest robioną powierzchnią do chodzenia tej jaszczurki. Jednak miłość, którą te jaszczurki pałają do bambusów, nie zmienia faktu, że w rysunku madagaskarskim, jak wszystkie inne zwierzęta, muszą mieć kryjówkę. I tutaj może być to cokolwiek. Bambus z dziurą w środku, lecz szeroką, żeby jaszczura się zmieściła. Do środka kawałek tuby korkowej, czy coś w stylu kamiennej jaskini, czy cokolwiek innego, co wymyślicie. Ważne, żeby nie było, żeby było dla niebezpieczne, tak? Żeby nie było niebezpieczne. Żeby tam było, ogólnie, żeby nie było jakichś wystających ostrych elementów, żeby tam nie mogło na nim nic spaść. I inne tam takie rzeczy. Jeszcze ważne, żeby było około połowy większe niż zwierzę, bo wtedy będzie się po prostu czuła komfortowej, nasza jaszczurka bardziej komfortowo. Rośliny powinny być twarde i gładkie, to też ważne. Nie dawajcie tutaj jakichś po prostu bardzo lekkich roślinek, cienkich, bo one i tak prawdopodobnie jaszczurka po nich chodząc je zniszczy. Tutaj jest bardzo dobra taka roślina jak zajęcze uszy. Ona się nazywa bodajże, no coś takiego chyba. Już nawet pokazuję to. Zjadę kamerą niżej. O, tutaj jest ta dokładnie jaszczurka. Znaczy jaszczurka, roślina. Tutaj macie.
teraz jak widzicie, ja mam takie dwie posadzone w terrarium i naprawdę fajnie się sprawują. No dobrze, więc kolejną rzeczą jest to podłoże właśnie. Podłoże, no to tutaj najlepszy będzie torf i mech torfowiec, absolutnie nie piasek. Jakby komuś przyszło, żeby trzymać jaszczurkę na piasku, to od razu mówi, że jest to niemożliwe. Proszę, nie róbcie czegoś takiego, to naprawdę to będzie bardzo zły pomysł. No i też do podłoża można włożyć ekipę sprzątającą, jeśli to jest torf. Ekipa sprzątająca są skoczogonki, podobno też dobrze się sprawdzają stonogi tropikalne. Są małe stawonogi, chyba skorupiaki albo owady, nie jestem pewien. I one właśnie sprzątają to terrarium, w sensie... no, żyje się organami, substancjami organicznymi, więc po prostu jedzą odchody jaszczurki. Teraz przechodząc do jaszczurki, właśnie były warunki dla jaszczurki, teraz jaszczurka. Właśnie, proszę, Madagaskarzy są bardzo dobre dla początkujących, bo jest dosyć odporna na błędy hodowlane. W sensie, no nie wiem, jak jej jednego dnia jest pryskacie, to nic się nie powinno stać, chociaż no ważne jest, żeby jej pryskać. Też temperatura może spaść czasami, ale też dosyć rzadko, do 15 stopni, więc no jak wam się, nie wiem, rozbije lampa grzewcza, no to ona może troszeczkę przeżyć bez tej lampy grzewczej, ale też no raczej szybko jej szukajcie. No i ona jest ogólnie, to jest bardzo fajne, tylko uwaga, to nawet sobie zaznaczyłem na kapsloku, pisząc scenariusz. Bardzo ważne jest to, żeby nie brać jej na ręce, bo bardzo łatwo jest ją uszkodzić. Jest to jaszczurka tylko do oglądania i kiedy i każdy hodowca wam tak powie, chyba że jest bardzo niepowiedzialny. Dobra, sytuacja uratowana, jest git. Kamera się prawie przywróciła, znaczy kamera, telefon na stojaku, więc będę już to tak podtrzymywał. Jaszczurkę należy karmić co 2 dni. I tutaj co 2 dni ja jej daję karaczona, ale dobre też są świerszcze, gorsze będą mączniki i drewnojady, bo one są bardziej tłuste. No i tam mole woskowe, ogólnie wszystkie takie larwy, można powiedzieć, takie, które tak. Co drugie karmienie wapnujemy owady karmowe, czyli co drugie karmienie wapnujemy owady karmowe. Czyli las, no, czyli jakby obtaczamy je w wapniu. To nagram, to powiem w odcinku z karmienia jaszczurki. I raz w tygodniu dodajemy też do wapnia suplementy. To są takie małe pudełeczka. Ja tutaj mam wapień pod ręką, więc go zaraz mogę wam pokazać. To jest coś takiego i to trzeba jej czasami dodawać właśnie co drugie karmienie i karmimy ją też co 2 dni, czyli tak naprawdę co 4 dni jej dodajemy. Też jedno karmienie zamiast owadu dajemy papkę owocową Pangei. Ja bardzo polecam firmę Pangea, to jest chyba najlepsza firma produkująca papkę i ogólnie to nie wiem, czy jest jeszcze inna taka dobra. Podobno niektórzy ludzie polecają Paszę. Ale ja nie wiem, ja polecam Pangea. I moja jaszczurka najbardziej lubi papaję, ale myślę, że smak papaje, ale absolutnie się tym nie sugerujcie, bo każda jakby jaszczurka ma swój gust. No nie? No i jeszcze zamiast papki można podać miód na palcu. Znaczy zamiast jest zawsze albo papka, albo miód na palcu, czyli bardzo dobry miód. Ja najczęściej podgrzewam ten miód. Potem czekam, aż wystygnie, bo często jest tak, że jest taki zwarty, wtedy czekam, jak wystygnie i wtedy ten miód daję jaszczurce z palca. W sensie myję bardzo dobrze ręce z mydłem, a potem bez mydła, żeby wiecie, żeby na pewno to mydło się nie dostało jakby do jaszczurki organizmu. Znaczy od mydła czekam jeszcze trochę i wtedy dopiero daję, bo wiecie, żeby na pewno nic się tam nie dostało. Obmazuję jakby palec w miodzie. I ona z bardzo czystej ręki wtedy ten miód sobie zlizuje. No i jeszcze, co ja tu sobie do niej zapisałem? Co do ceny, to moja jaszczurka kosztowała 260 zł, ale widziałam też jakieś jaszczurki, które były droższe, bo to jest najbardziej podstawowa odmiana, czyli First One Madagascaris Grandis. No są bardziej jakby... Są rzadsze odmiany i widziałem jaszczurki, które kosztowały po 460. Moja kosztowała 260, taka najprostsza jaszczurka i ogólnie to
wyposażeniu kosztowało około 750 zł. Wszystkie rzeczy, które są potrzebne do terrarium, w sensie, no ogólnie naprawdę wszystko, tak? Światła, klosze na lampy, roślinki, terrarium, glinka, żeby zrobić sobie ściankę z tyłu, tuba korkowa, bambusy. To wszystko kosztowało około 750 zł. Jeszcze chyba do tego wliczyłem sobie karaczany. To była pierwsza karmowka, jaką kupiłem. I wapnie tam, wszystkie suplementy. No, a comiesięczne koszty utrzymania jeszcze to około 3 zł za wodę, bo wiecie, w spryskiwaczu trzeba uzupełniać tą wodę od czasu do czasu. 470 zł za prąd, ja za prąd nie płacę, więc nie wiem ile to kosztuje, ale myślę, że to będzie gdzieś tyle. Możecie sobie obliczyć, bo światło jest w cyklu 12-godzinnym, czyli co 12 godzin włączacie i włączacie, czyli jest średnio 30 dni miesiąca. Możecie sobie wyliczyć, ile to będzie kosztować, jeśli wy się na tym bardziej znacie. 30 zł za karmówkę, czyli za owady karmowe. Wiecie, tam co miesięcznie koło mnie chodzi 30 zł, jak już ta jaszczurka będzie doroślejsza. I no, 250 zł za papkę, ale to się wraca, to się jest około 30, bo co 6-8 miesięcy tak naprawdę jedno opakowanie babki za 250 zł się marnuje. Znaczy marnuje, używa. 100 zł za wapień i suplementy to jest taka sama sytuacja jak z babką. I karma dla karmówki, czyli hydrożel, to jest taki proszek, do którego daje się wody, bo inaczej jest duża szansa, że po prostu takie owady karmowe by umarły. W sensie, no nie umarły, no umarły z pragnienia albo się utopiły. Bez wody i jedzenia. Tutaj wam pokażę hydrożel. To jest hydrożel, proszę. I jest jeszcze karma dla karmówki, tylko ona mi akurat gdzieś się zapodziała, więc jej wam teraz nie pokażę. I to też wszystko kosztuje około 50 zł miesięcznie, a to też się tam coś po dosyć długim czasie zwraca. To starczy około na 3-4 miesiące. A, i jeszcze jedna ważna rzecz, bo to jest jakby końce jaszczurce. Jakbyście jakimś cudem do końca tego tygodnia, pierwszego tygodnia lutego, mieli 15 lajków i 5 subów, teraz mam 3 suby, więc jeszcze 2 osoby muszą zasubskrybować mój kanał, to robię daily do końca tego tygodnia, w sensie do tego pierwszego tygodnia lutego. Daily to jest coś takiego, że codziennie robię filmy i to będzie prawdopodobnie na przykład film z papai, z jaszczurki, i film z mojej jaszczurki, tak, i film z jakichś innych terrorystyki, ogólnie jakieś ciekawostki terrorystyczne czy coś. No i robię daily do końca tego tygodnia, czyli na przykład jak w sobotę wbijecie, to będzie tylko w niedzielę i sobotę. Jak wbijecie na przykład jutro w środę, to będzie w środę albo nie w środę, w sumie nie wiem, jeszcze czy musimy to zrobić na środę, ale film będzie w czwartek, piątek, sobotę i niedzielę. Więc no, to też zależy od was. I to by było dziś na tyle. Dzięki za oglądanie. Kolejny film na kanale, jeśli nie będzie daily, mam nadzieję, że będzie we wtorek, za tydzień, bo teraz jak to wrzucam, to jest wtorek. Przynajmniej tak to mam nadzieję, na tyle to we wtorek. Więc to będzie tyle. Jeszcze raz wam dziękuję. Ostatni look na papaję. No i cześć.